29 doniczek z konopiami indyjskimi, 39 tych roślin rosnących w ziemi oraz słoiki, w których był kilogram gotowego już suszu marihuany, zabezpieczyli w ubiegły piątek legionowscy kryminalni. Plantacja marihuany znajdowała się na ulicy Golfowej w Rajszewie. Ta plantacja była dość dobrze ukryta w zaroślach. Powierzchnia około 80 metrów kwadratowych ogrodzona była siatką. Ponadto przed tą siatką, najprawdopodobniej po to, aby tej plantacji nie można było łatwo wykryć i być może po to, aby odstraszyć nieproszonych gości, umieszczone były deski z nabitymi gwoździami, oczywiście ostrzem do góry. To wszystko było zamaskowane liśćmi i trawą. Po ujawnieniu plantacji kryminalnym brakowało już tylko zatrzymania osób, które te uprawy prowadziły. W piątek czekali na nich uzbrojeni funkcjonariusze. Ta osadzka trwała tak naprawdę 4 godziny. W momencie, kiedy zapadł zmrok, dochodziła godzina 20. W okolicy pojawiło się dwóch mężczyzn. Ci mężczyźni zaczęli skradać się w kierunku plantacji. Weszli na jej teren, zaczęli ścinać dojrzałe już łodygi konopi. Zaczęli je układać i w tym momencie wiedzieliśmy, że to już jest ten czas, kiedy możemy ich zatrzymać. I tak też się stało. 21-letni Mateusz S. i 20-letni Daniel L. zostali obezwładnieni i przewiezieni na komendę. Sadzonki konopi indyjskich to nie jedyna rzecz, jaką policjanci zabezpieczyli do tej sprawy. Podczas przeszukania jednego z mieszkań tych mężczyzn policjanci zabezpieczyli nasiona konopi indyjskiej. Policjanci zabezpieczyli sporą kwotę gotówki, ponad 6 tysięcy złotych, która może pochodzić z przestępstwa. W pomieszczeniach gospodarczych tego mężczyzny znaleźliśmy również dwa sejfy, a w nich ukryte pojemniki i słoiki z gotowym już suszem marihuany. Jego wartość oszacowano na 30 tysięcy złotych. Legionowski sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Mateuszowi S. grozi do 15 lat więzienia, a Danielowi L. do lat 8.